Co ma wspólnego chemik z biblioteką? No poza tym, że chodzi do biblioteki, że czyta książki, publikacje naukowe, chemik może jeszcze popatrzeć na te zbiory, które są w bibliotekach za pomocą swoich metod fizykochemicznych i zobaczyć, co się dzieje z punktu widzenia chemicznego, a to dotyczy przede wszystkim starych rękopisów. Badania, jakie chemik realizuje w bibliotece, już nie jako czytelnik, tylko jako badacz, dotyczą różnych elementów. Oceny stanu zachowania się obiektu zabytkowego, wyjaśnienia zachodzących procesów fizykochemicznych, czyli jakie reakcje przebiegają w papierze, w atramencie, w tuszu, przygotowanie obiektów modelowych, bo wyprzedzając tok tego, o czym traktuje ten wykład, chemik nie zawsze może wyjąć z biblioteki tyle obiektów, ile by chciał, potrzebował do swoich badań i w związku z tym musi stworzyć jakiś model tego, co chce badać, żeby potem przygotować odpowiednie metody. No i na końcu na to, co oczekują bibliotekarze, przygotowanie fachowej procedury konserwacji. Dlaczego to jest takie ważne? To proszę spojrzeć na ten piękny, ale jakże zniszczony rękopis. Jest to XVI-wieczny rękopis ze zbiorów naszej Biblioteki Narodowej w Warszawie. Meditationes Domini Nostri Jesu Christi. Bardzo piękna księga zabytkowa, a jakże zniszczona. Problemem, który zwrócili się konserwatorzy takich obiektów zabytkowych z Biblioteki Narodowej jest, co się tam dzieje, w jaki sposób możemy uratować, czy ewentualnie zapobiec dalszemu niszczeniu, jak fachowcy mówią, degradacji rękopisów zabytkowych, takich właśnie 15-16-wiecznych. Zastanówmy się, w jaki sposób te rękopisy powstawały w tym czasie, w tym XV-XVI wieku, a mianowicie na podłożu celulozowym. Jeżeli sobie wyobrazimy starą manufakturę, gdzie przygotowano papier z włókien celulozowych, odciskano na sitach i na tym papierze mnisi w zaciszu swoich sal zapisywali księgi mądrymi myślami, a do zapisywania służyły atramenty, w tych czasach przygotowywane ręcznie przez właśnie tych pisarzy, którzy wykonywali tą benedyktyńską często pracę przygotowywania tychże rękopisów. Do przygotowania tych atramentów służyły bardzo proste składniki. Były to wyciągi, ekstrakty z galasówek. Galasówki to są narośla na liściach dębu osy galasowej, stąd ta nazwa. Osa galasowa jest popularną w Europie osą. Ona składa jaja na liściach dębu i okazuje się, że te jaja są bardzo bogate w taniny. Jest to grupa związków, które tworzą różne barwne kompleksy z metalami przejściowymi. I mnisi zauważyli, że jeżeli zrobią ekstrakt, czyli zaleją wodą właśnie te zbierane na jesieni liście dębu, otrzymają pewien roztwór. Jeżeli do tego roztworu dodają soli żelaza, wtedy my wiemy, że to jest sól żelaza, wtedy była to substancja, która była nazywana witrol, po prostu kopalina zbierana przez mnichów, to okazuje się, że po paru godzinach ten roztwór nabiera czarnej barwy. Ta barwa jest trwała. Dlaczego? Dlatego, że ekstrakty z galasówek, to jest najczęściej różnego rodzaju taniny, to nie jest jeden związek, to jest cała grupa o różnych wzorach strukturalnych. Są również tam kwas galusowy i pochodne kwasu galusowego, a wspólną cechą tych wszystkich związków jest to, że z jonami żelaza trójwartościowego mogą tworzyć trwałe, barwne kompleksy. I właśnie te barwne kompleksy są podstawą atramentu. Atramentum, tak jak to nazywali w średniowieczu, czyli tej cieczy pisarskiej, która zapisywała myśli mnichów na kartach celulozy. Tutaj na tym slajdzie pokazane są te składniki. Oczywiście sam ekstrakt z galasówek i sama sól żelaza 2-witrol nie wystarczają, żeby ta ciecz pisarska była trwała. Najczęściej do tej cieczy mnisi dodawali gumy arabskiej.
po to, żeby dać pewnej gęstości, żeby atrament ze stalówki czy z pióra wiecznego w sposób łagodny, nie rozlewając się, spływał na podłoże celulozowe, czyli kartkę papieru, na którą był przenoszony. Ja wspomniałam już, patrząc okiem chemika, że atrament, czarna barwa, pochodzi od kompleksu tych różnych związków organicznych, tanin, kwasu galusowego z żelazem na trzecim stopniu utlenienia. A każdy chemik, nawet początkujący, wie, że witrol to jest FeSO4 i tam żelazo jest na drugim stopniu utlenienia. Jaka tu jest zagadka? Nabranie barwy trwa około godziny, dwóch. Właśnie w tym czasie jony żelaza 2 utleniają się do żelaza na trzecim stopniu utlenienia i właśnie to żelazo na trzecim stopniu utlenienia podlega reakcji kompleksowania z tymi organicznymi składnikami. I ta część żelaza, która ulegnie utlenieniu, łączy się z tymi kompleksami, które są wymywane z galasówek, z tych narośli na liściach dębu. No i okazuje się, że w dawnych czasach mnisi nie bardzo znali takie pojęcia jak stechiometria chemiczna, czyli często ta mieszanina była dowolna. Czasami był nadmiar ekstraktów z galasówek, a czasami był nadmiar w sensie stechiometrii chemicznej, czyli 1 mol na 1 mol, tak powstaje kompleks, a czasami był nadmiar tych jonów żelaza. Jeżeli był nadmiar jonów żelaza, to jaki mamy skład chemiczny atramentu? Mamy kompleks barwny, trwały, żelaza 3 z substancją organiczną, z ligandem organicznym, z tych wymienionych uprzednio oraz żelazo na trzecim stopniu utlenienia i prawdopodobnie jakieś śladowe ilości żelaza na drugim stopniu utlenienia. Jeżeli my tą ciecz pisarską nałożymy na celulozę, to mamy oddziaływania chemiczne między celulozą, czyli łańcuchem polimerowym, i tym, co jest w atramencie. Tak, żeby ubarwić tą historię, to atramenty nie tylko składały się z tych bazowych składników, które zostały tutaj wymienione, czyli soli żelaza, ekstraktu z galasówek, gumy arabskiej, ale bardzo często mnisi dodawali, co popadnie, najczęściej wina, piwa, to co mieli koło siebie, czasami był to mocz, różne składniki w zależności od tego, co było na podorędziu takiego mnicha, były dodawane, bo czasami wydawało się, że może barwa jest mocniejsza, a może właśnie słabsza, bo mnichowi potrzebne było lekkie zbrązowienie koloru. Także skład chemiczny może być czasami bardzo skomplikowany i te wszystkie składniki oddziaływują na celulozę. Reakcja, która pokazuje, co się dzieje, jeżeli mamy żelazo 2, żelazo 3 i jakieś substancje organiczne. Tu już wchodzimy w bardziej zaawansowane sprawy chemiczne, bo chemik chce zrozumieć, co się dzieje w tym obiekcie, który bada. I jak widzimy, obecność jednoczesna jonów Fe2 i Fe3 powoduje wytwarzanie rodników. A jak wiemy, rodniki to są bardzo aktywne indywidua chemiczne, które mogą bardzo aktywnie działać w różnych reakcjach. I zastanówmy się, czy te właśnie rodniki tutaj nie odgrywają jakiejś znaczącej roli. Jedna z tych reakcji, szczególnie ta, która jest związana z tworzeniem rodnika HO, bardzo aktywnej, niewielkiej, tym razem już nieorganicznej cząstki chemicznej, jest nazywana reakcją Fentona. A z tego powodu, że to właśnie pan Fenton był odkrywcą tej reakcji, on zajmował się substancjami organicznymi, pewnymi reakcjami, które są katalizowane przez jony żelaza 2 i właśnie wyjaśnił ten mechanizm. Zauważył, że jony żelaza na drugim stopniu utlenienia w obecności powietrza, a wiemy, że w powietrzu to zawsze mamy dużo tlenu, ulegają utlenieniu do jonu na trzecim stopniu utlenienia, a w obecności substancji organicznych te jony na drugim stopniu utlenienia, na trzecim stopniu utlenienia mogą z powrotem się zredukować. I mamy tutaj taką pompę żelazową, żelazo 2, żelazo 3 z udziałem substancji organicznych. Mam jakby odnawianie obu jonów w naszym układzie chemicznym i ta reakcja właśnie została na cześć pana Fentona, który po raz pierwszy ją opisał, nazwana reakcją Fentona. I zastanówmy się, w jaki sposób ta reakcja może uczestniczyć w tym obiekcie,
który my badamy, czyli będąc chemikiem w bibliotece. Chemik w bibliotece patrzy na książkę jako celulozę, to podłoże pisarskie. I proszę zobaczyć, tutaj jest pokazany fragment, ten jeden mostek łańcucha celulozowego, czyli dwa pierścienie organiczne połączone są tym łańcuchem organicznym. Wyobraźmy sobie, że w tej cieczy pisarskiej mamy jony żelaza 2 i żelazo 3, bo już wiemy, że one tam mogą być obecne. I w związku z tym bardzo ładnie tutaj widzimy zachodzenie reakcji Fentona. Jony Fe2 i Fe2+ i Fe3+, czyli żelazo na drugim i na trzecim stopniu utlenienia, są cały czas odnawialne. One krążą, a mostki celulozowe ulegają po prostu rozpadowi. Czyli tu już zaczynamy powoli rozumieć, co może się dziać wtedy, kiedy mnich nałoży ciecz pisarską, która zawiera jony Fe2 i Fe3. Wtedy, jeżeli niestechiometrycznie zmieszał składniki, czyli dodał więcej witrolu, niż to by wynikało z naszej znajomości stechiometrii. No i to najprawdopodobniej wydaje się przyczyną tej korozji atramentowej, bo tak fachowcy to nazywają, czyli efekty, które są związane z niszczeniem książki, z tym, że papier ulega kruszeniu, brązowieniu. To są efekty wizualne, tak? Tak widzi konserwator tą książkę, natomiast chemik już wie, że te zniszczenia, te pęknięcia kart księgi związane są właśnie z reakcją Fentona, która przez wieki powoli drąży, koroduje papier, czyli mówiąc chemicznie, powoduje zrywanie mostków w łańcuchu celulozowym. A skoro są zerwane mostki w jednym, w dwóch, w tysiącu łańcuchów celulozowych, to jednocześnie mamy naruszenie struktury papieru. I tak właśnie takie są efekty. No ale w związku z tym, można powiedzieć, że już wiemy, umiemy wyjaśnić, dlaczego właśnie takie efekty dzieją się w bibliotece i to nie tylko w Bibliotece Warszawskiej, ale również na całym świecie. W Niemczech są problemy z nutami Bacha, które również ulegają zniszczeniu w ten sam sposób. W związku z tym zaczynamy się zastanawiać, czy my coś możemy zaradzić. No, jednym z problemów, o którym była tutaj już mowa, jest otrzymanie materiału do badań. Chemik, żeby mógł stwierdzić, co tam się dzieje, w jaki sposób mógłby ewentualnie zahamować tę reakcję Fentona, no, musi mieć odpowiednią ilość materiału do badań. Konserwator w bibliotece absolutnie nawet najmniejszej drobinki nie chce wydać, bo to są wszystko obiekty bardzo cenne i zabytkowe. W związku z tym jednym z wybiegów, z takiej strategii badawczej, którą możemy zrealizować, to jest, jeżeli posiadamy chociaż kilka fragmentów naszego obiektu zabytkowego, nawet bardzo niewielkich, o wielkości kilku milimetrów, za pomocą bardzo nowoczesnych metod jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się dzieje i być może stworzyć model takiej próbki. I wtedy, mając już model, oczywiście tych badań można zrobić dużo więcej, badania systematyczne, tak żeby z pełną świadomością przygotować jakieś traktowanie chemiczne dla tych obiektów zabytkowych. To zobaczmy, co chemik może zobaczyć. Jedną z takich fascynujących metod jest metoda mikroskopowa. Oczywiście nie mówimy tutaj o mikroskopie optycznym, tylko o mikroskopie elektronowym, czyli takim mikroskopie, który widzi świat na poziomie mikrometrów. No i widzimy, jak wyglądają zdrowe włókna celulozy, te, które są na zdrowych, niezniszczonych kartach. Widzimy, że one są pulchne, mają pewną strukturę trójwymiarową, mają pewną głębię i to jest, tak właśnie wyglądają karty papieru, naszych zeszytów, jeżeli spojrzymy na to okiem mikroskopu elektronowego. No ale zobaczmy, co dalej. Poza tym, że my możemy oglądać karty papieru w świecie mikro, czyli na poziomie mikrometrów, my również możemy robić pewne badania elementarne. Widzimy, że już na tych kartach zapisanych atramentem
te włókna celulozowe są popękane, a od czasu do czasu mamy pewne stałe pozostałości. To jest właśnie atrament, którym jest zapisana księga. Jeżeli za pomocą odpowiednich metod, w tym przypadku wykorzystano metodę fluorescencji rentgenowskiej, czyli nie niszczącą, nie powodującą żadnych zmian w strukturze próbki, jest to metoda do badań elementarnych, otrzymujemy widmo, w którym każdy pik, jak to chemicy mówią, czyli taka igiełka pojawiająca się na widmie, oznacza obecność lub nie danego pierwiastka. Czyli jeżeli widzimy pik, to możemy powiedzieć, że ten pierwiastek jest obecny w danym punkcie, często o średnicy kilkudziesiątych mikrometra. Jeżeli w danym punkcie, gdzie spodziewamy się tego pierwiastka na widmie fluorescencji rentgenowskiej nie ma piku, to znaczy, że tego pierwiastka tam nie ma. Co chemik zrobił? No chemik zrobił takie pomiary dla papieru niezapisanego, bo papier niezapisany też ma pewien swój skład elementarny, swój skład pierwiastkowy oraz w tych miejscach, gdzie jest atrament. I poprzez różnice możemy wyznaczyć, jakie pierwiastki są przede wszystkim obecne w atramencie. Zobaczmy. No tu jeszcze raz spójrzmy na ten obszar zapisany. Widzimy, że jest to obszar około 15 mikrometrów na 15 mikrometrów. To jest ta powierzchnia, którą obserwujemy. Widzimy takie bardzo połamane włókna celulozowe tego średniowiecznego rękopisu. I widzimy białe punkty, to są pozostałości, suche pozostałości atramentu, tego naniesionego na włókna w XVI wieku. A to jest widmo, które zostało, jak chemicy mówią, zdjęte z właśnie powierzchni rękopisu. I co widzimy? Widzimy żelazo, widzimy miedź, cynk, widzimy duże ilości siarki, trochę wapnia, trochę potasu. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli takie widmo otrzymamy dla papieru niezapisanego atramentem i dla tej części pokrytej atramentem, to poprzez różnice możemy stwierdzić, które pierwiastki są jakby przypisane do atramentu. Kolejne badania były realizowane z jeszcze inną metodą. Była to metoda mikroskopu elektronowego, ale takiego o dużo większej rozdzielczości. Czyli myśmy mogli zajrzeć już na poziomie poszczególnej litery na nasz rękopis. No i tu właśnie jest taki bardzo ładny z punktu widzenia chemika, takie ładne zdjęcie pokazujące brzeg litery. To jest litera A, jedna z liter w tymże rękopisie. Ta jasny trójkąt po prawym dolnym rogu jest to część zapisana atramentem. Jest to fragment litery A, górny lewy róg to jest ta część niezapisana obok kreski atramentowej, czyli my już zaglądamy, tak jakbyśmy na kartce papieru pisali list i napisali literkę A, to my ją tutaj widzimy w takim dużym powiększeniu na granicy między zapisaną długopisem lub piórem literą A, niezapisaną częścią papieru. Tutaj widzimy wyraźnie tą granicę pomiędzy literą a tą częścią niezapisaną i okazało się, że ta metoda, którą wybraliśmy, ona ma akronim EPMA, pochodzi to od długiej angielskiej nazwy Electron Prop Microanalyzer. Ona pozwala na widzenie punkt po punkcie. Gdybyśmy na tym rysunku zrobili sobie taką matrycę 1000 punktów na 1000 punktów, to wiązka energetyczna w tym przyrządzie pomiarowym potrafi punkt po punkcie zdejmować widma tych pierwiastków, które nas interesują. W związku z tym mówimy o tym, że my możemy wyznaczyć rozkład tych pierwiastków na tym niewielkim obszarze naszego rękopisu i możemy zrobić jakby ich mapę. Tak mówimy, mapowanie. To jest mapowanie pierwiastkowe i tu właśnie widać efekty tego mapowania. Akurat to mapowanie było wykonywane dla żelaza. Czyli przy długości fali charakterystycznej dla żelaza, czyli przyrząd był wykalibrowany tak, żeby widział tylko i wyłącznie fragment widma odpowiadający obecności żelaza, na każdym takim bardzo niewielkim fragmencie tego obszaru było zdjęte widmo, no i
I potem zrobiona już sumaryczna mapa. Widzimy góry, widzimy doliny. Góry, ta prawa część, widzimy, że mamy im bardziej jasny jest barwa, tym więcej żelaza jest w danym punkcie pomiarowym. Co oznacza wyraźnie, że żelazo jest przypisane do atramentu. Żelaza praktycznie nie ma na tej części niezapisanej, tylko tam, gdzie był tusz naniesiony, tam jest bardzo dużo żelaza. Ale są również pierwiastki, które się inaczej zachowują. Tutaj przekornie jest pokazana siarka. Początkowo myśleliśmy, że siarka też będzie bardzo skupiona w tym obszarze, gdzie jest atrament. Okazało się, że wcale nie. Siarka ma zdolności do migracji. Jest to pierwiastek, który rzeczywiście we włóknach celulozowych, w wilgoci, a zawsze w powietrzu mamy wilgoć, ulega migracji. Żelazo utrzymuje się bardzo mocno z tą pozostałością atramentu, a siarka, mimo że była wprowadzona w postaci jonów siarczanowych, ulega migracji. My tutaj nie widzimy, czy ta siarka jest w postaci jonów siarczanowych, czy w postaci innych. My tylko możemy powiedzieć, że siarka jest skupiona może nieco bardziej, bo mamy więcej punktów jaśniejszych w tej części, gdzie jest ta pozostałość atramentu, ale ona migruje po całym rękopisie. Kolejną metodą, która pozwalałaby nieco więcej podejrzeć procesów chemicznych zachodzących w tym rękopisie, jest spektrometria Mossbauera. Mossbauer jest to niemiecki fizyk, który zauważył, że jeżeli oddziaływujemy pewnym promieniowaniem na próbkę, to promieniowanie to jest na tyle intensywne, że on jest w stanie rozróżnić, na jakim stopniu utlenienia występuje dany pierwiastek. We wcześniejszych metodach myśmy mogli tylko stwierdzić, aha, tam jest żelazo, aha, tam jest siarka. Mossbauer stworzył taką metodę, która pozwala nam również, nie niszcząc próbki, my nie musimy nic z tą próbką robić, tylko patrzymy na tą próbkę okiem promieniowania, możemy stwierdzić, czy tam jest żelazo na drugim, czy na trzecim stopniu utlenienia. Jak spektrometria Mossbauera działa w takim telegraficznym skrócie? Mamy źródło promieniowania, to najczęściej jest źródło kobaltowe, mamy próbkę i promieniowanie przechodzi przez próbkę i w ten sposób rejestruje widmo, albo promieniowanie odbija się od próbki i również otrzymujemy widmo. Cechą charakterystyczną tych dwóch układów pomiarowych jest takie, że jeżeli promieniowanie przechodzi przez próbkę, widzimy widmo na skali negatywnej, czyli pik jest zarysowany do dołu. Jeżeli promieniowanie odbije się od powierzchni próbki, czy tak jakby widzi tylko warstwę powierzchniową naszej próbki, to efekt pomiarowy jest widoczny w postaci piku pozytywnego, czyli zarysowanego do góry skali. Tu jest pokazane właśnie to promieniowanie i różne sposoby rejestracji widma. No i jeżeli zobaczymy, jak wyglądają efekty badań za pomocą spektrometrii Mossbauera, rękopisu Meditationes Domini Nostri Jesu Christi oraz dwóch innych, widzimy bardzo wyraźnie dwa piki na każdym sygnale. To oznacza, że spektrometria Mossbauera potwierdziła nam to, co żeśmy się spodziewali, że może tam odgrywać rolę reakcja Fentona. A jak pamiętamy, reakcja Fentona wymaga obecności żelaza na plus drugim i na plus trzecim stopniu utlenienia. I oto mamy dowód. Rzeczywiście, nie niszcząc kart rękopisu, za pomocą oddziaływania promieniowania w układzie spektrometrii Mossbauera, stwierdziliśmy eksperymentalnie występowanie, i to zarówno rejestrując promieniowanie po przejściu przez próbkę, czyli możemy jednocześnie uznać, że to promieniowanie widzi średnią zawartość żelaza na obu stopniach utlenienia w głębi całej kreski atramentowej, jak i na samej powierzchni. I co jest ciekawe, że okazało się, że we wszystkich przypadkach mamy znaczące ilości żelaza i na drugim, i na trzecim stopniu utlenienia, ale różnice są pomiędzy zawartością obu form żelaza na powierzchni i w głębi. Czyli już widzimy jakby też rozdzielenie powierzchniowe, czyli spektrometria Mossbauera nie tylko pozwala nam widzieć stopnie utlenienia żelaza
bez żadnego przygotowania próbki w kresce atramentowej, ale również pozwala nam określić, czy na powierzchni jest więcej danej formy, a w głębi, proszę sobie wyobrazić, że kreska atramentowa jest bardzo cienka, więc to, co my mówimy w głębi, to jest znowu świat mikrometrów. Ta głębia to jest 100, 200, 300 mikrometrów. O takiej głębi mówimy za pomocą spektrometrii Mossbauera. Wyniki badań ewidentnie pokazują obecność żelaza na drugim stopniu utlenienia, jak i również zróżnicowanie. Im bardziej w głąb litery, przypominam, to są te głębie mikrometrowe, tym więcej żelaza 2 jest w objętości tej pozostałości atramentowej, co to oznacza, że powietrze też oddziaływuje z kartami księgi. Na powierzchni mamy kontakt z powietrzem, czyli z tlenem, czyli następuje powolne utlenianie. Powolne, bo proszę pamiętać, że my cały czas mówimy o XVI-wiecznym rękopisie. Czyli nie mamy całkowitego utlenienia żelaza na trzecim stopniu utlenienia, tylko ciągle jeszcze występuje żelazo na drugim stopniu utlenienia. Dlaczego to podkreślam? Bo w momencie, kiedy chemik próbował po raz pierwszy wytłumaczyć degradację celulozy, czyli to niszczenie, brązowienie kart papieru, ksiąg zapisanych w XV-XVI wieku, no pierwszą reakcją była, ależ to jest niemożliwe, przecież żelazo bardzo łatwo ulega utlenieniu, księgi leżą w warunkach atmosferycznych, to na pewno po tylu wiekach całe żelazo jest utlenione do żelaza na trzecim stopniu utlenienia, także to nie może być przyczyną tej degradacji atramentowej. Skoro to nie może być przyczyną, to musimy szukać czegoś innego, żeby znaleźć metodę ratowania. Spektrometria Mossbauera pokazała nam, że jednak idziemy w dobrym kierunku, że mimo wszystko w celulozie, w zamkniętych księgach mamy tam dostatecznie dużo żelaza na drugim stopniu utlenienia, nie ulega utlenieniu tlenem z powietrza i mamy na to dowody eksperymentalne. Czy to są jedyne dowody eksperymentalne? Nie. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa metoda, o której chciałabym wspomnieć, a mianowicie metoda wykorzystująca promieniowanie synchrotronowe. No, do tej pory promieniowanie synchrotronowe raczej się kojarzyło z badaniami fizyków, którzy badają bieg cząstek elementarnych, odkrywają różne kwarki, inne niesamowicie ciekawe cząstki elementarne, a tutaj nagle chemik ze swoim średniowiecznym rękopisem próbuje dostać się w światło promieniowania synchrotronowego. I co my możemy zobaczyć? Proszę porównać. Synchrotrony to są z reguły wielkie instalacje mieszczące się pod ziemią, na obszarze paru kilometrów często. I proszę porównać malutkie próbki rękopisu z wielką instalacją promieniowania synchrotronowego. Ale przez to, że jest to promieniowanie bardzo silne, to ono może widzieć więcej i na mniejszym obszarze. Tu jest pokazany taki moment, który tłumaczy zasadę działania metody spektrometrii absorpcji rentgenowskiej, ale takiej, która opiera się na promieniowaniu synchrotronowym. I tylko żeby zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz, sygnał, typowy sygnał, który otrzymujemy w spektrometrii rentgenowskiej, to żeśmy już wcześniej widzieli, tylko one były troszeczkę w innym układzie. Maksimum tego sygnału zależy od tego, na jakim stopniu utlenienia występuje żelazo. I po tym jesteśmy w stanie rozróżnić, co się dzieje na powierzchni ciała stałego. Czyli opieramy nasze informacje na przesunięciu tego maksimum. Zwracam na to uwagę, bo w spektrometrii Mossbauera mieliśmy dwa maksima bardzo wyraźnie rozdzielone i to świadczyło o obecności obu form. Tutaj mamy przesunięcie tego maksimum bardzo, bardzo znaczące. Tak jak już było mówione wcześniej, spektrometria rentgenowska, ta klasyczna, widzi obecność pierwiastków na dużej powierzchni. Przez dużą powierzchnię rozumiem kilka centymetrów kwadratowych. Natomiast ta metoda, której przytoczyłam skrót EPMA, ona to samo widzi na bardzo małej powierzchni o średnicy
kilku mikrometrów. To była podobna zasada działania, tylko różna rozdzielczość. I podobnie jest w tym przypadku, w przypadku metod, które dodatkowo jeszcze potrafią rozróżniać stopnie utlenienia tych pierwiastków, między innymi żelaza. Spektrometria Mossbauera widzi różne stopnie utlenienia, ale na większej powierzchni, większej, w rozumieniu kilku centymetrów kwadratowych. Spektrometria wykorzystująca promieniowanie synchrotronowe widzi również żelazo, na przykład jak w naszym przypadku na różnych stopniach utlenienia, ale na bardzo małej powierzchni i tu znowu w rozumieniu mikroskopowym. Tu pokazane są fragmenty tych trzech rękopisów. M1 to jest ten nasz bohater Meditationes i widzimy punktowo możemy na pojedynczych fragmentach litery widzieć, zdejmować widmo i widzieć obecność żelaza 2 i obecność 3. I również ta metoda jest jakby komplementarna, potwierdza nam wyniki badań spektrometrią Mossbauera, ale również my możemy tutaj mapować. Czyli to, co spektrometria Mossbauera pokazała nam dla całej litery, spektrometria wykorzystująca promieniowanie synchrotronowe może robić dla mikrometrowych kwadracików, pikseli, tak jak to mówimy w dzisiejszej technologii. I jeżeli wykonamy dla każdego punktu pomiarowego dwa odczyty, odczytamy taką mapę przy jednej energii, a następnie odczytamy taką mapę przy drugiej energii, to znowu stosując pewien algorytm matematyczny, on już nie jest banalny, to już wymaga dosyć zaawansowanych programów komputerowych i znajomości rzeczy, ale takie programy komputerowe są już dostępne, możemy odjąć matematycznie te dwie mapy i otrzymać rozkład żelaza na drugim stopniu i na trzecim stopniu utlenienia na powierzchni jednej pojedynczej litery. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli chcemy przygotować jakąś metodę, to musimy bardzo dokładnie wiedzieć, co się w tej literze dzieje i jak my ją możemy chemicznie traktować. No a przy okazji jest to fantastyczna metoda pozwalająca na oglądanie ciał stałych w głąb. Znowu przypominam, że w głąb to są właśnie te wartości. To jeszcze raz w powiększeniu, spróbujmy na to spojrzeć. Mamy powiększoną naszą literę A. Tutaj widzimy brzeg kreski atramentowej. No i widzimy mapę, jak jest rozłożone żelazo na trzecim stopniu utlenienia. Im jaśniejszy punkt, tym więcej żelaza. I jak jest rozłożone żelazo na drugim stopniu utlenienia? Widzimy, że w głąb litery im jaśniejsze pole, tym więcej żelaza.